Budując domowy system nagłośnienia, nie sposób pominąć tak istotnej kwestii jak głośniki. Jednak jak dobrać kolumny, czym się kierować i czy jest sens w instalacji kolumn podłogowych w małym pokoju? Ja mam na imię Dawid i dzisiaj opowiedzmy sobie o tym, jak wybrać kolumny. Na początku warto będzie sprawdzić nasze docelowe pomieszczenie. Do małych metraży, czyli do około 15-20 metrów, najczęściej polecane będą kolumny podstawkowe. Analogicznie do większych pokojów powinniśmy wybrać kolumny podłogowe. Błędnym przekonaniem jest to, że większe kolumny dadzą lepszy, pełniejszy dźwięk. Konstrukcje podłogowe w małych pomieszczeniach będą się na swój sposób dławić. Zamiast wymarzonego dźwięku możemy otrzymać dudniący bas, słabo stereofonię czy też brak dynamiki. Będzie to spowodowane niekorzystnym dla odsłuchu efektem interferencji fal dźwiękowych emitowanych przez membrany głośników. Odwrotne rozwiązanie również nie będzie dobre. Małe głośniki w dużym salonie mogą generować słaby i nieciekawy dźwięk. Zabraknąć może niskich tonów, a detale będą oddalone lub całkowicie rozproszone. Jeśli jednak jesteście skazani na małe rozwiązania, warto przyjrzeć się monitorom mającym większą średnicę przetworników. Oczywiście poza sprawdzeniem samego pomieszczenia należy określić swój budżet oraz główny sposób wykorzystywania sprzętu. Jeśli macie w planach w dużej mierze oglądać filmy z wykorzystaniem efektów przestrzennych, rozważcie możliwość postawienia pełnego kina domowego lub soundbara. Materiał o tym, które rozwiązanie wybrać, znajdziecie już na naszym kanale. Do muzyki, okazjonalnego oglądania filmów czy też tworzenia tła dla codziennych aktywności zdecydowanie lepszym pomysłem będzie właśnie zestaw stereofoniczny oparty na dwóch kolumnach i na przykład amplitunerze. O samych amplitunerach opowiem Wam jeszcze w innym filmie, wróćmy jednak do kwestii kolumn. Zacznijmy od kolumn podstawkowych, znanych też jako monitory. Mają one wyrobioną dobrą renomę w świecie audio, chociaż problemem może okazać się fakt, że przy większych pomieszczeniach mogą sobie nie radzić. Są jednak chętnie wybierane ze względu na charakter brzmienia i to, że łatwiej będzie znaleźć na nie miejsce oraz nie wymagały zwykle dużej mocy wzmacniacza. To uniwersalne konstrukcje, które z powodzeniem można wykorzystać zarówno w standardowym, jak i high-endowym systemie audio. Z pewnością dobrze odnajdą się także w zestawie kina domowego. Niewielkie gabaryty ułatwiają nie tylko ustawienie ich na szafce czy też półce, ale również na stojakach. Po zastosowaniu uchwytu nic nie stoi na przeszkodzie, aby zawiesić je również na ścianie. Najchętniej wybierane i polecane modele to Indianaline Tessie 261, Bowers & Wilkins 606 oraz Vienna Acoustics Haydn. Każda z tych kolumn, poza oczywistą kwestią wyglądu, cechuje się również inną charakterystyką brzmienia. Nie chciałbym się tu zagłębiać w szczegóły i to, jak brzmią poszczególne modele, ponieważ z ich brzmieniem jest trochę tak jak z wyborem chociażby słuchawek. Każdy usłyszy je inaczej. Dlatego też należy się kierować przede wszystkim swoim słuchem, a tabele z danymi technicznymi i recenzje powinny być jedynie sugestią. Kolumny podłogowe czy też wolnostojące biorą swoją nazwą ze sposobu ich ustawienia, ponieważ stoją bezpośrednio na podłodze, wykorzystując kolce, stopki czy też specjalne podstawy. Najczęściej mają około metra wysokości i posiadają większą liczbę przetworników. Pod względem brzmienia charakteryzują się większą przestrzennością oraz niżej schodzącymi niskimi tonami. Dzięki większym rozmiarom i zapasowi mocy umożliwiają osiąganie większego zakresu dynamiki. Efektem tego jest oczywiście lepszy poziom głośności. Jednym z najbardziej popularnych modeli są Bowers & Wilkins 603, Indianaline Tessie 561 czy też PSB Speakers Imagine X2T. Krótko podsumowując, kolumny podłogowe. Dobrze nagłośnią praktycznie każde duże pomieszczenie, charakteryzują się dużą dynamiką, mocnym basem i często szerokim pasmem przenoszenia. Na minus na pewno zaliczymy ich gabaryty, większe wymagania w stosunku do naszej elektroniki oraz to, że przy mniejszych pokojach mogą okazać się zbyt mocne. Jednak tak jak mówiłem wcześniej, nie opierajcie swojego wyboru tylko i wyłącznie na tym filmie, opiniach z innych osób czy też tabelach z danymi. Zapraszam do najbliższego salonu Top Hi-Fi, gdzie będziecie mogli spokojnie sprawdzić, jakie są różnice w odsłuchu dużych i małych zestawów głośników. Nasi specjaliści odpowiedzą na każde nurtujące Was pytania i pomogą dobrać sprzęt do kubatury Waszego pomieszczenia. Na koniec zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów, które już są w drodze. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach.